gorąco z Kwidzyna. Przed nami finał rywalizacji w tegorocznym cyklu Scandi Maratonu Lang Team. Krótko mówiąc, impreza przeznaczona dla amatorów kolarstwa, ale podczas tej ostatniej edycji mamy tutaj również Puchar Polski, zatem na trasie tej najdłuższej, prawie 90-kilometrowej, pojawią się zawodowcy. Ale przed nimi rywalizować będą na krótszych trasach amatorzy. Może tu wystartować każdy. Mamy cztery dystanse, czyli startują i dzieciaczki, i osoby, które mają powyżej 80 lat. Czyli to są taki cykl, takie zawody dla wszystkich. W tym roku na pewno to był rekordowy cykl. Grubo ponad 1000 osób, średnia frekwencja na każdej edycji, 7 edycji. Piękne miejscowości, piękne trasy. Fantastyczna pogoda, którą mieliśmy w tym roku. This is my second time here, and it's just a nice place, nice people. Jak na razie nieźle idzie. Startowałem we wszystkich edycjach. W tej chwili mam czwarte miejsce, najgorsze miejsce. Także szans na trzecie nie ma już. Tato namawiał syna? No, byliśmy tutaj w zeszłym roku. No i drugi raz trzeba było namawiać. W zeszłym roku chciał przyjechać. No i jesteśmy. Dostaliśmy informację, że można wystartować. No i jesteśmy. No i jak maluszek? Chętna? Tak, oczywiście. Jak najbardziej, od razu przyjechaliśmy, zadowolona. Stałe uczestniczki Scandia Maratonu, Weronika i Marysia Sala. Jak byście podsumowały ten sezon? Dla nas to sezon jest nieudany, ponieważ żadna nie ugrała żadnego podium, więc nie jesteśmy zadowolone, ale mam nadzieję, że na przyszły rok będzie lepiej. Ale to jest świetna zabawa, ja widzę uśmiechy na twarzy, mimo że tego podium brakuje. Tak, myślimy, że Scandia to najlepsza rzecz, jaka może nas spotkać. To zawody, to rywalizacja ze znajomymi twarzami. Także jesteśmy zadowolone z tego. Kto tu dzisiaj będzie wspierał maluszka na trasie? Niestety nikt. Jesteśmy nieprzygotowani w tym roku, ale w przyszłym na pewno się postaramy, żeby właśnie... Dziewiąty rok wspólnie się bawimy i z perspektywy czasu widać, jak wielu Polaków jeździ na rowerze, widać na jakim sprzęcie jeżdżą, bo przecież Państwo sami to widzicie. Rzeczywiście kolarstwo w ogóle, bym powiedział, jazda na rowerze jest coraz bardziej popularna i służy nie tylko zabawie, ale również poprawie zdrowia, samopoczucia. No to chyba przerosło oczekiwania wszystkich, że tak to będzie wyglądało, tak to się będzie rozwijało. Trochę tak, powiem szczerze, bo przecież pamiętam początki, które nie były łatwe, 100 osób przyjeżdżało na te maratony. No dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej, 1000 osób jeżdżą, jest coraz więcej również imprez kolarskich. No sam sport przecież, no Majka, Kwiatkowski, dyscyplina, no myślę, że również popularność właśnie kolarstwa powoduje, że coraz więcej Polaków chce jeździć i to naprawdę cieszy, bo to jest jednak jakaś nasza wizytówka, aktywność, dbanie o własne zdrowie, styl życia, potrzeba. Trasa jest niezwykle malownicza i zróżnicowana. Po jednej stronie mamy bardzo szybkie, długie odcinki, a po drugiej piaszczyste dukty, ostre wiraże. Trzeba się będzie naprawdę mocno koncentrować, żeby dać radę dzisiaj w Kwidzynie.
Piotr Bednarski, strefa Pozytywne Obroty. W tym roku akcja, która trwa przez wszystkie edycje Skandii, dzisiaj się kończy. No i chyba śmiało można powiedzieć, że zakończy się sukcesem. Sukcesem to chyba mało powiedziane, bo przez tych 6 edycji udało się nam zebrać 90 tysięcy złotych. No i wszyscy z takim małym znakiem zapytania patrzą na ten kwizyn, bo mamy nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli pod koniec dnia powiedzieć: udało zebrać się pełne 100 tysięcy złotych. Takiej kwoty jeszcze nie było nigdy na kontach strefy Pozytywne Obroty, mimo tego, że ta strefa z każdym kolejnym rokiem jest coraz bardziej popularna. Cieszymy się przede wszystkim dlatego, że nawet zanim zaczęliśmy dzisiaj mówić o tym, jak, na czym to polega, na co zbieramy, to już były kolejki chętnych, pamiętające to, jak wyglądała ta akcja w zeszłym roku. Mamy 90 tysięcy złotych, to przede wszystkim sukces ogromnej ilości osób biorących udział w tegorocznych maratonach Skandii, to po pierwsze, po drugie, mnóstwo osób jechało na trenażerach, a po trzecie, ogromnym sukcesem okazała się akcja Pozytywne Obroty podczas wyzwania Endomondo. Skandia stwierdziła, że jeśli użytkownicy Endomondo przejadą w maju 3 miliony kilometrów, a zebrało się ich 30 tysięcy osób, wtedy dodatkowe 30 tysięcy złotych znajdzie się na kontach strefy Pozytywne Obroty i to się udało. 30 tysięcy osób przejechało prawie 5 milionów kilometrów, więc dodatkowe 30 tysięcy złotych jest, razem 90. Dziś mam nadzieję, że w kwizynie powiemy: mamy 100 tysięcy. Przypomnijmy, na co zbieramy w tym roku. W tym roku zbieramy pieniądze, które w tym roku Skandia zbiera pieniądze na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Mamy nadzieję, że dzięki tym pieniądzom, które uda się zebrać, przeszkolimy polską młodzież, a do tego wszystkiego wręczymy im profesjonalne odblaski. Profesjonalne, bo widoczne z odległości już 1 kilometr. Paweł Gurdak, najszybszy w paradzie rodzinnej, ale ja patrzę na koszulkę, kwizyn moje miasto, a więc rozumiem, że byłeś u siebie. Tak, byłem. Ciężko było, naprawdę. Jak oceniasz tą trasę? Bardzo trudna, wymagająca jest. Ale słuchaj, tutaj zaimponowałeś formą, wyprzedziłeś wszystkich. No, udało mi się jeszcze. Na początku trasy spadł mi łańcuch i myślałem, że mi się nie uda. Ale udało mi się, na szczęście. Dzisiejsza trasa była podobna do tamtej? Ale ta trochę taka gorsza, bo była bardziej parkurkowata droga, ale to nieważne, kto pierwszy, tylko kto dojedzie. I kolejny z zawodników na mecie parady rodzinnej. Proszę bardzo, z przytupem na mecie. Słuchaj, nie uciekaj nam, nie uciekaj. Rodzinna parada. Jak się nazywasz? Dawid. Dawid, słuchaj, nieźle chyba dzisiaj było. No, było lepiej. Przyznają się bez bicia, że oni się trochę ścigali. A mieli się nie ścigać i nie wyprzedzać. Prawie się wywróciłem. Jak było? Świetnie, jak zawsze. Jak co roku. Świetna organizacja, świetna trasa. Rewelacja. Polecam. Bardzo fajnie. No nie było aż tak ciężko. Trochę pod górę, trochę nie. Tata trochę namawia córę, czy córa sama ciągnie na rower? Sama. Razem jeździmy. Jak możemy, to jeździmy, kiedy tylko czas pozwala. W paradzie rodzinnej wziąć może udział każdy. No i każdy osiąga metę? Nie? Chyba tak. No powinniśmy się cieszyć. Jest meta, brawo. Dziękujemy. Pierwszy w życiu. Pierwszy w życiu. Iga. Jak się robi ciebie? Nie. Pierwszy w życiu. Jak na razie najdłuższy. Troszeczkę jeździ, niecałe 2 lata. Jest przyszłość. Jak to się stało, że wzięłyście udział w Skandia Maratonie? Znaczy mąż Adam jeździ w trasie mini i bierze udział w każdym cyklu, a w związku z tym, że pochodzimy z Kwizyna, mieszkamy w Gdańsku aktualnie, przyjechaliśmy do babci i wzięliśmy udział też w paradzie rodzinnej. No to pięknie, cała rodzina na rowerach, zdrowo. Tak, staramy się. W tej edycji ogłosimy kalendarz na przyszły sezon. Skandia Marathon Lang Team będzie się rozwijała. Finał w przyszłym roku również będzie w Kwidzynie, także wszystkich chętnych zapraszamy do startu w przyszłym roku.
Fantastyczna walka na trasie, rywalizacja, no i przede wszystkim ogrom ludzi. To jest to, co charakteryzuje Skandia Marathon Lang Team w tym roku. Mieliśmy w sumie 7 edycji i na trasie pojawiło się aż 10 tysięcy osób. Wierzymy, że za rok, kiedy rozpocznie się kolejna edycja Skandia Marathonu, będziemy mieli jeszcze więcej miłośników kolarstwa na trasach w całej Polsce. Do zobaczenia.